Dobra wiadomość dla miłośników sportu. Są wszystkie zezwolenia i na dniach rusza budowa miejskiego stadionu piłkarskiego. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach zachęca, tym razem Bielszczan, do uczestnictwa w akcji pod nazwą Nie dla szarej strefy, weź paragon. Nawierzchnia ulic Cieszyńskiej i Świętej Trójcy w sąsiedztwie Sądu Okręgowego jak nowa, a właściwie stara, bo zakończył się remont nadający temu obszarowi staromiejskiego charakteru. Jest okazja do pozbycia się z domów tak zwanych elektrośmieci, których nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami. Od sierpnia w mieście startuje specjalnie zorganizowana zbiórka tego typu niechcianych rzeczy. Trwa wakacyjna akcja Bielskiego Centrum Kultury pod nazwą Lato w mieście. Dobra wiadomość dla miłośników sportu. Są wszystkie zezwolenia i na dniach rusza budowa miejskiego stadionu piłkarskiego. Długo trzeba było czekać na doprowadzenie wszystkich formalności do szczęśliwego finału. Dziś można powiedzieć, że od tej strony miasto dopięło wszystko na ostatni guzik. Wykonawca wchodzi na plac robót w najbliższych dniach. No muszę powiedzieć, że walka była bardzo długa i żmudna, bo przecież od dawna już mamy projekt tego stadionu. Można powiedzieć, że ten projekt już zestarzał nawet troszeczkę. No ale zawsze koniec wieńczy dzieło, jak ktoś powiedział, i cieszymy się, że wreszcie możemy tą inwestycję, na którą myślę, że nie tylko kibice czekają w naszym mieście, bo przecież zainteresowanie naszym klubem Ekstra, który gra w Ekstraklasie, to nie tylko kibice się interesują, nawet tacy, którzy troszkę mniej tym sportem się interesują, też żyją tą piłką nożną, że wreszcie jest pozwolenie na budowę, jest to pozwolenie prawomocne. I mogę tylko tyle powiedzieć, że w najbliższych dniach wykonawca wchodzi na plac budowy. Oczywiście problemy będą, bo budować potężny stadion i grać to wielki problem. Nie wiem, czy uda się przez cały okres utrzymać ten standard taki, że będziemy licencję otrzymywać. Ale to wszystko jest już mniej ważne. Ważne, że rozpoczynamy tę inwestycję i myślę, że w ciągu 2 lat tę inwestycję skończymy, bo myślę, że i piłkarze, i mieszkańcy naszego miasta, i kibice, wszyscy zasłużyli sobie na to, żeby w naszym mieście, w którym jest tyle pięknych obiektów, również był tego typu obiekt sportowy jak piękny stadion. Tak, oczywiście, że otoczenie się zmieni. Pierwszą sprawą jest sprawa tych 4 budynków przy ulicy Żywieckiej. Te 4 budynki zostały przez nas już dość dawno wykupione. One będą w czasie, odpowiednim czasie będą wyburzone. Wszystko to będzie zagospodarowane. No i również sprawa oczywiście parkingu. My przewidujemy, że na ulicy Broniewskiego, na tym placu obok Targowiska, który jest miejskim placem, tam miał być zbudowany przez zewnętrznego inwestora, ale na dzisiaj sprawy się odnośnie tego parkingu w sam raz nie posuwają za bardzo do przodu i być może miasto będzie musiało prawdopodobnie samo wziąć i zainwestować i ten parking zbudować. Oczywiście to wszystko w odpowiednim czasie, bo nie można wszystkiego naraz robić. Mamy ogromny kryzys finansowy, no a w tym kryzysie finansowym bierzemy się za taką potężną inwestycję, ale jak powiedziałem, marzyliśmy wszyscy o tym stadionie, liczyliśmy, obiecałem, że będzie ten stadion i stadion będzie. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach zachęca, tym razem Bielszczan, do uczestnictwa w akcji pod nazwą Nie dla szarej strefy, weź paragon. Oficjalna inauguracja bielskiej edycji tej ogólnopolskiej akcji odbyła się na Placu Chrobrego. Przy tej okazji prezydent miasta Jacek Krywult wraz z dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach Jackiem Przypaśniakiem otworzyli wystawę prezentującą działania Urzędu Kontroli Skarbowej, zarówno te skierowane przeciwko szarej strefie i zorganizowanej przestępczości, jak i edukacyjne nastawione na dialog ze społeczeństwem. W akcji Weź Paragon chodzi o wytłumaczenie, że proste poproszenie sprzedawcy o paragon to nie tylko rodzaj gwarancji, ale i wpływ pieniędzy do budżetu państwa, czyli zapewnienie bytu nas wszystkich. Zadanie nie jest łatwe, ponieważ z kontrolą skarbową każdy kojarzy tylko tak naprawdę co podatki i to, że trzeba ich płacić, a podatki, jak pamiętamy, zawsze są i zawsze były, ale dzisiaj mamy akcję edukacyjną, mamy akcję informacyjną i chcemy przypomnieć o tym, do czego tak naprawdę jest potrzebny paragon. Paragon, który kojarzy się każdemu z jakimś małym kawałkiem papieru, jest potrzebny tylko wtedy, gdy robimy jakieś większe zakupy, ale chcemy dzisiaj zachęcić wszystkich, żeby taki paragon brali zawsze, niezależnie od tego, czy towar jest wartościowy, czy kosztuje mniej, czy też więcej.
więcej. A dlaczego? A dlatego, żeby każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą i który ma taki paragon fiskalny, zaewidencjonował każdą transakcję. Właśnie paragon to jest dowód zaewidencjonowanej każdej transakcji i tego, że transakcja została zapisana, zarejestrowana, a należny podatek będzie odprowadzony do budżetu państwa. Nawierzchnia ulic Cieszyńskiej i Świętej Trójcy w sąsiedztwie Sądu Okręgowego jak nowa, a właściwie stara, bo zakończył się remont nadający temu obszarowi staromiejskiego charakteru. Dotąd był tu nie najlepszej jakości asfalt. Skoro zaś cała starówka ma wrócić do dawnego wyglądu, Miejski Zarząd Dróg postanowił położyć na rzeczonych ulicach kostkę brukową. Przy okazji pojawiły się stylizowane latarnie, ławki i stojaki na rowery. Jest to teren generalnie mocno obciążony, związany z pracą sądów i z lokalizacją czy kancelarii, czy wielu takich instytucji w tym terenie. Natomiast jest to część starówki, więc jej odtworzenie czy remont, chodzi tutaj o fragment ulicy Cieszyńskiej i ulicy Trójcy Świętej, odbyło się w uzgodnieniu z konserwatorem i został nadany taki wygląd przypominający ten sprzed lat. Myślę, że jest to znowu fragment starego miasta, zupełnie gdyby na nowo wyremontowany i stwarzający czy nawiązujący do tego klimatu odnawiających się, restaurowanych kamienic w całym tym obszarze. Jest okazja do pozbycia się z domów tak zwanych elektrośmieci, których nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami. Od sierpnia w mieście startuje specjalnie zorganizowana zbiórka tego typu niechcianych rzeczy. Akcję na terenie miasta od sierpnia do listopada będzie prowadzić firma Biosystem SA. Zaplanowano 30 zbiórek w lokalizacjach zaproponowanych przez Radę Osiedli. Miejsca zbiórki i godziny przyjmowania elektrośmieci opisuje zamieszczony na stronie internetowej ratusza harmonogram. Należy pamiętać, że samochód odbierający odpady będzie stał w danym miejscu tylko przez 3 godziny, od 16:30 do 19:30. Trzeba więc być punktualnym, a w razie spóźnienia odwiedzić następną lokalizację. Co można oddawać? Od urządzeń AGD, dużych lodówek, zamrażarek, kuchenek elektrycznych, po najdrobniejsze takie jak suszarki do włosów, lampy biurowe, grzałki elektryczne, toster czy lodówkę. Telewizory, tunery, radia, magnetofony, głośniki, telefony komórkowe, monitory, klawiatury komputerowe oraz żarówki, świetlówki, kable elektryczne czy ładowarki. W trakcie zbiórki mieszkańcy, którzy oddadzą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, otrzymają od firmy ekogadżety. Biuro do spraw gospodarki odpadami razem z firmą Biosystem SA zorganizuje dla naszych mieszkańców darmową zbiórkę elektrośmieci, zużytego sprzętu AGD, RTV, świetlówek i różnego innego drobnego sprzętu, kabli, ładowarek, komórek. Wszystko, co mamy zbędne, a ma coś wspólnego z prądem, możemy oddać w czasie tej zbiórki. Takich rzeczy do normalnych kubów nie wolno wrzucać? Absolutnie nie wolno. W tych rzeczach mogą być substancje niebezpieczne dla środowiska, dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w zbiórce. Trwa wakacyjna akcja Bielskiego Centrum Kultury pod nazwą Lato w Mieście. Niemal przez wszystkie weekendy lipca bielski rynek tętnił muzyką. Tak będzie i w sierpniu. Bielskie Centrum Kultury przygotowało program, który powinien zadowolić gusta zarówno młodzieży, jak i bardziej dojrzałych widzów. Rozpoczynamy 4 sierpnia koncertem Wiesława Bednarka i kwintetu Divertimento. To jest nasz bielski kwintet. Bednarek ostatnio był z romansami rosyjskimi, koncert cieszył się ogromnym powodzeniem, zabrakło wtedy biletów w sali koncertowej Bielskiego Centrum Kultury, tym razem na Starym Rynku. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy kochają przeboje muzyki włoskiej, będą zadowoleni z tego koncertu. Zresztą Bednarek obiecywał, że przygotowuje taki koncert i że z tym koncertem będzie w Bielsku-Białej. 5 sierpnia, godzina 16, tutaj zmieniamy godzinę. Już tradycyjnie w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej jeden koncert odbywa się w Bielsku Białej. Tym razem do Bielska Białej 5 sierpnia przyjadą zespoły z Iraku, Węgier i Gruzji. Kolejny weekend to muzyka country i szanty.
To również tradycja, co roku ten rodzaj muzyki gości w Lecie z Kulturą. Jeżeli chodzi o muzykę country, 11 sierpnia, godzina 18, Gang Marcela, i Gang Marcela tym razem zaprosił dwóch gości do udziału w swoim koncercie. Tomasz Szwed, myślę, że to jeden z najlepszych muzyków i wokalistów wykonujących muzykę country w Polsce. Natomiast drugą osobą jest Maria Gorajska, to znowu młoda artystka muzyki country, która 2 lata temu wygrała konkurs w Mrągowie, i myślę, że to będzie coś świeżego, zapowiadająca się nowa gwiazda i oczywiście gwiazda, legenda Tomasz Szwed. 12 sierpnia, oczywiście szanty na Bielskiej Starówce. Szanty to już też jakaś tradycja, bo po raz trzeci będziemy tego rodzaju muzykę gościć w Bielsku Białej. Zaprosiliśmy, podobnie jak rok temu, 3 zespoły, które właśnie będą tą muzykę prezentowały. Koncert rozpoczynamy o godzinie 16:00. To również prawie 3-godzinna impreza. Myślę, że będzie się podobała. Przez chwilę nasz kochany Bałtyk będziemy mieli w Bielsku Białej poprzez słuchanie tych piosenek wykonywanych przez zespoły szanty. Myślę, że każdy coś dla siebie miłego znajdzie. Kolejny weekend to 18 sierpień, godzina 18. Gieneglowska Band. To artysta, który w programie X Factor się pokazał. Tam został zauważony. Jest to muzyk, który koncertował na ulicy na Białorusi. W tej chwili robi ogromną karierę w Polsce. Ma swój zespół, koncertuje. Będziemy go 18 sierpnia gościć w Bielsku Białej o godzinie 18:00. Natomiast 19 sierpnia gwiazda estrady włoskiej, Francesco Napoli, no wiele przebojów znanych na całym świecie. Myślę, że to tak końcówka już wakacji i te rytmy każdy chętnie będzie chciał i te piosenki posłuchać, ponieważ będziemy wspominać minione już wakacje, minione urlopy, wyjazdy do Włoch między innymi, i takie gorące rytmy włoskie będzie można 19 sierpnia posłuchać na Bielskiej Starówce o godzinie 18:00. Bielskie Centrum Kultury dopięło już szczegóły do rocznego pożegnania wakacji, ale o tym w przyszłym tygodniu.